Witam wszystkich w naszym nowym filmiku na nowym kanale. Będziemy nagrywać grę Farming Simulator 2015. Ja jestem Bartek, ze mną jest Arek. Siemaneczko. I nagrywamy na mapie NevMap. Jak widzicie, dzisiaj będziemy kosić kukurydzę. Jesteśmy w trakcie koszenia. Naszła nas wena na nagrywanie, więc nagrywamy. Nie wiemy, jak nam to wyjdzie, no ale będziemy próbować. Staramy się. Dobra, to Arek, kosimy, tak? No, chwilka. Znajmujemy pracownika sobie. Jest nas tylko dwóch, więc musimy nająć. Arek będzie siedział za kierownicą Deutsche Fahrer. Ja usiądę za kierownicą New Hollanda. Arek wozi przyczepą samozbierającą, jadę przyczepą Agrolinę. To zaczynamy, tak? Zaczynamy. Najmujemy pracownika. Pracownik nam kosi, Arek będzie teraz jechał. My sobie chwilę poczekamy. Na tym kanale z gry Farming Simulator 2015 będą się ukazywały filmiki, może jeden w tygodniu, dwa filmiki. Nie wiem, będziemy się starać jak najczęściej nagrywać. Jest to nasz pierwszy filmik, więc nie wiem, jak to nam wyjdzie. Będzie dużo wyświetleń, dużo subskrypcji na kanale. Będziemy nagrywać, będą częściej filmiki. Sobie postoję, poczekam. Popatrzymy sobie na Arka, jak mu ładnie to idzie. Myślimy, że będzie jak najwięcej widzów, dużo subskrypcji. Arek jak ładnie jedzie sobie, kosi. Zobacz, równo. Równiutko. Żeby nas nie przejechał. Co na mnie trąbisz? No co, nie mogę, uciekaj. Cię wciągnie. Przysypie mnie jeszcze. Dużo masz procent? 70. To jedziemy z Arkiem, może będzie pełno. Z perspektywy kierowcy. Tempomat mamy ustawiony. Łódź, bym w ciebie uderzył. Byś klepał później. Tak. Byś sobie klepał na warsztacie. Wszystko by się pogięło. Tak. Narobiło. No. Mała kukurydza urosła. Pod kolana. Nawozu nikt nie sypnął. Nie opryskał nikt. Mała kukurydza. A się zapycho założy. No. Już trochę ukosiliśmy, więc silos jest prawie pełny u nas na biogazowni. Wchodzimy na biogazownię. Prawie silos jest pełny, to dokończymy to pole i raczej powinien być pełny. To będzie chyba tyle w tym filmiku. Dokończymy kosić kukurydzę. Coś ten pracownik nam szarpie tą sieczkarnię, mieścić chyba nie umie. Taka gęsta ta kukurydza. Tak. Dużo masz? O. 85%. Trochę sypię na te przyczepy. Do końca dojadę. Brudne nasze maszyny. Jak widać, trochę woziliśmy. No, tyle woziliśmy, to człowiek. Jak ładnie, równo jedziemy. Prawie po tych samych śladach. Ścieżkarnię jeszcze w miarę, że jest to mamy. Ja też po tych samych jedziesz? Nie, trafić nie mogę. 98. Już jadę, panie, już jadę. Może się uda. No. Bliżej, czekaj, chodź. Dobra, nie udało się. Nie udało się, za daleko jechałem. Pierwsza próba nieudana.
tak daleko i sypie teraz. Arek może zdąży przyjechać, zanim nasypiemy na tę przyczepę. Idziemy za kierownicą w środku. Ciężko ma. No, trochę ma co robić, co nie? 50 ton. No. 260 koni chyba, jak dobrze myślę. O, jakie chwasty tu zostały, zobacz, trawa. Ktoś zasiał trawę. No, nie pryskali. Randapu trzeba kupić. Będziemy pryskać. No i uderzyłem się czkarnie, brawo. Perfekcyjny kierowca. No, prawa jazda cię zabieram. Nie. Najgorszy polski kierowca. Musisz się zgłosić. No. Jak go rzucał, łomak. Zwolnij, zwolnij trochę, panie. Spalaj tak. Drogie ciągniki. Tak szaleje, szkatujesz go jak... Wiele kredytów poszło. No właśnie, 38 tysięcy na koncie tylko. Jeszcze kredyt do spłacenia 200 tysięcy. Ważne, że jest jeszcze jeździć. No. Brudne, ale się jeździ. Umyjemy jeszcze może po koszeniu. Trzeba by zatankować niedługo. No, też mam 283 litry. Ile my wyjeździliśmy? No, ładnie wszystko w lusterkach widać. Przyczepę. Brudną. Ale widać. Ale widać właśnie. Zanim nam naleci, to Alek se przyjedzie, postoi. Piwko wypije. Ze dwa. Potem będzie jeździł koślawo po polu. Nie wiem, czy tu podjadę po tą kiszonkę. Widzisz, wow. Taką dużą usypaliśmy. Na dwóch kołach. Ale ten nasz pracownik zostawia nieładnie, tak? Powyzywaj. Co będę trąbił na niego? Nie będzie jeszcze nam chciał kosić? Już mały kawałek został. Jeszcze kilka przyczep, a jeszcze tam został kawałek dalej. Potem trzeba będzie poprawiać po nim. Ile masz procent? 42. Bo teraz zatankować. Po co? Potem się zatankuje. Chyba, że ci ma braknąć. To racja, to je zatankować. Pomału, pomału mieć, się spieszy mu. Nie no, może starczy. Możesz jechać, bo ja zaraz będę... Skończymy ten pasek i trzeba będzie tamten jeszcze dokończyć. Może ja pokieruję trochę się czkarnią. Takie przesiadanie trochę. Duże przyczepy, mała kukurydza. Nawozu nikt nie sypnął. Plon mały. Nie było czasu. Nie było czasu. Tyle hektarów do obrobienia. A dwóch ludzi tylko. Właśnie. Hektary takie. Dobrze, że jeszcze przynajmniej wozić, uprawiać. No. Kosić. Kierowca pomału jedzie, kamienie w polu na pewno są. Żeby nie wciągło tam. Trzeba uważać. Taka droga się czekalnie była. I kredyt jeszcze nie spłacony na nią. No tu już... Chyba nie. Ja nie ubezpieczałem, a ty ubezpieczałeś? O. PZU miało przyjechać, ale wiesz. Nie przyjechali. Czas nie mieli. Nikt się w tych czasach nie interesuje rolnikami. Wolą sportowe samochody ubezpieczać. No. A się tu coś się wydarzy. Co potem będzie? Mam 80% prawie. 80 prawie. 76. Bo nie, czy zdążę? 77. Zdążysz. Teraz wąski pasek będzie chyba już. Przyjedziesz, akurat podocinamy te reszki, co zostały.
Dobra. Niech nawróci spokojnie. Się wyłamał. New Holland. Ale drifty łomak. Bo mało mówiłem. Jeszcze kredyty niespłacone. Zaczął się połknie i dopiero. Właśnie. Koła podlatują. Będziesz potem spawał. Dam radę. Za duże te przyczepy są. Trzeba małymi wejść. Prawie pełno ma. No prawie 83%. O jest. Arek. Na kogutach. Możesz chwilę poczekać, mam 84%. O, sypie mi mama. No widzisz, Arek, co zrobiłeś. O kurde. Cofnij się trochę. Już co? Co to się stało? Kierowca nie chce mi napełnić do pełna. Nie może, co? Czemu? Jak dojedzie do końca te kawałki. Dokończymy te kawałeczki, co pozostawiał nasz kierowca. Wspaniały. Gdzie? Uważaj, wpadniesz pod koło jeszcze. Nie zabierę. No gdzie biegasz? Patrz. Wpadł pod przyczepę. Dziewięćdziesiąt procent dopiero. Prawie. O to jeszcze. Co oni mi nasypie, to... Akurat dojadę. Jeszcze zostanie miejsce na przyczepie. Ale dobra, tyle to pojedziemy już. Będziemy sypać na twoim. Sypiewać i wiesz. To na twoim już nasypiemy. Oj! No, co robisz? Nie wyhamowałem. Będziemy klepać i będę zobaczyć, co tam widziałeś. No nie wiem. No panie, no. No widzisz, uparło się obelkę. Wszystko, no, wszystko ładnie, można jechać. Jedziemy. Wszystko dobre jest. Ubrudzone jak. Ile mamy na tej przyczepie? No trochę jest. O matko. Zostawił pracownik. Ile tam masz? 94, dojadę do końca już. Poczekaj. Dobra, tu jedź. Poczekaj, odsunę się trochę. No dobra. Tak, nie zabierzemy. No to zaraz poprawisz. Zostawiłeś trochę. Oj, tam jedno. Dobra, będziemy jechać z powrotem. Dziewięćdziesiąt sześć, siedem. Zaraz będzie pełna, panie kierowco. Będziemy jeszcze tamten pasek ukończyć. Zobacz, ci bierę, zobacz. Wow, no co ty robisz? Widzisz, mi się zapcha jeszcze. Będziesz wyciągał. Kierowca się karmi. No zaraz będę miał pełno. No nie. O jest, idealnie. Dobra, wsiadaj na swojego sprzęta, daj mi kierować ścieżkarnią. Już biegnę. Zostawimy go tu w końcu. Potem przybiegniemy po niego. Chyba nikt nie ukradnie, co? Tylko krzaków. Nie, my go zamknę. Dobra. Dobra, jadę tam już, nie się tutaj. Co potem dokończymy. Poczekaj, już wiesz, tam jest. No dobra. Ścieżkarnia wolna jest. Wolno jeździć, ciągnij szybki. Włączamy. Siadamy za kierownicą. Krone. Jaki tu jest full wypas. Rada nie ma. Gdzie ty jesteś? O. Jedziemy. Jak się ta kukurydza gibie. Pomalutku, gdzie się śpieszysz. Czas mamy. No właśnie. Potem się będzie ten filmik długo, długo rzucał. Dobra, chodź, idziemy tam. Dogonić się nie mogę. M-
na ziemię nasypu. Tyle co poleciało, to wiesz. Gdzie uciekasz do przodu pomału? Jak on tu pokosił, to nie wiem. No czekaj, do tyłu. Jestem. Na ziemię się spinił, widziałeś? Jule, połamimy. Dopiero 2% mam. Widzisz takie kawałeczki. A w tamtym końcu coś zostało? Zostało chyba. Dobra, jedziemy. Coś tam jest. Pośpiesz się. To nie wyhamuje. Hamulce dobre w przyczepie samozbierającej. Nie uciekaj. To sobie podłącz zaraz. Czasu nie ma. No i najbliższy zakręt w rogu będzie leżał. Kurde, jak szybko wpadł w kukurydzę. O, tutaj jeszcze zostało. Stój, 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 stój. No dobra, już za późno jedź. No. Bym ci opony przedzierawił. Tutaj jeszcze kawałek. Dobra, jedziemy od tamtej strony. Najmiemy pracownika. Nie, pracownika najmę ci i będzie... W krzakach będzie zawracał, nie. Bez przesady. Po drzewkach będzie jeździł. Trzeba mu sprzyc odkosić, co? Jak tam chcesz. Dobra, odkosił. Będzie zawracał w krzakach. Cofaj na wstecznym. Co się tak nie mówi? To nawróć sobie. Zakopał się chyba. Gdzie ty jedziesz? No ej! O! Tak to jest, jak się słaby internet ma, co nie? Po górę. Nie nagrywam tego spadaj. Nic się nie stało, nikt nic nie widział. Marek gdzieś się zgubił. Nie ma go. Po pijaku jeździ. Ja nie mogę. Gdzie? No wyjeżdżaj dalej. Gdzie ty wpadłeś? No wsiąść. Nie mogę do niego, popsuł się. No co ty zrobiłeś? Zaraz cię z serwera wyrzuci. Zobacz. Co? Zobacz, masz do niego wsiąść. No już. Dwa razy mi się wyświetlasz farmer, farmer. Nie mogę. Co im się popsuło? Bez jaj. Możesz chodzić? Chodzić mogę, ale nie mogę nic zrobić. O jest, widzisz? Wyrzuciło cię serwa? Co? Już wie. Gdzie jesteś? Tak, teraz już. Przybiegnij do swojej fury. Już. O jest. Dalej chodź. Podjeżdżaj. Jest nas pirat drogowy. Jedziemy, dobra. Już sięga? Jesteś. Trafiam na przyczepę? Trafię. Jak nie piłeś, to trafiasz. Tak. Jak ty ładnie w tej sieczkarni wyglądasz. Co? Ładnie w tej sieczkarni wyglądasz. A, dziękuję. Ty w tym ciągu też. Ogrodniczki. Na swojej nogi nie widzę. Fajnie. Ukradli mi nogi. Nie potrzebne ci. No, całe życie w sieczkarni. Tyle guzików tam może ci. Niepotrzebne są. Dobra, jedziemy. Tam już chodź, ustawimy. Gdzie ci pracownik kosił. Bo jej dalej. O tego jak rzut. Majda nim jak szatan. Pracownik będzie kosił, trzeba dobrze ustawić. Uważaj, cofam. Panie, panie. Ostrożnie trochę. Dobra. Jedziemy. No dobra, niech jedzie. Kosi?
Ja biegnę po swój ciągnik. Możecie podwieźć. Nie. Jaki kawał mam przed sobą? Żebym się nie wywrócił jakiś kamyszek. Uważaj tam. No. Po tych dwóch piwach co wypiłeś, no to wiesz. Ja nic nie piłem. Trochę się chwieję. Trochę zaspany. Już daleko nie ma. No, kawałeczek. Jeszcze go nie widzę. O, już widzę. Może ukradłem? Nie, jest. Oj. Teraz czas w drogę, tak? Tobie gazowni. Jedź tam przez pola, szybki będzie. Tak, pirat. Jeżdżę po drodze. Dobra, koguty włączamy. Jedziemy. Wyjedziemy sobie tutaj. Wyjazdu z pola nie ma. Ktoś zapomniał. Światło ja nie będę włączał. Policja cię złapie dopiero, nie? Mam koguciki na dachu. Tu nie ma asfaltu. To można jechać. Powoli, tam pourywasz coś. Nie ma dziur, nie marudź. To drogie maszyny były. Kredyt jeszcze nie spłacony. Ty uważaj na te drzewka, bo to ja tu patrzę. Wolę, bo jadę, wolę, pomógł. Ciekawe, czy w mostek trafię. Trochę może zwolnimy. Tak ciężko strasznie nie masz? Most wąski jest. Ślady zostają za nami. Ciężka przyczepa. O, zakrętów jeszcze pełno. W realu byś takiego kupił, czy nie? Na czemu nie? Trzeciego? Holanda? Na coś. Fajnie by się jeździło. Takim dużym. Z taką przyczepą zboże wejść, albo kiszonkę. Byłoby co nagrywać. No. Ale tu gałęzi. Trzeba będzie te drzewa ściąć. Kup i odet nim zaraz. Teraz wolen gałęzi. Szybę jeszcze wybijam. Zakrętów pełno, trzeba uważać, żeby ktoś nie wyjechał nam. Mały mostek, ciekawe czy wyjedziemy. Żeby w coś nie ohaczyć. Przodem się zmieściłem, ciekawe jak przyczepa. Przeszło. Nikt nie jedzie, można wyjeżdżać. Ładnie wyszło. To jedziemy. Już tylko kawałek został. Się nawet dobrze nie rozpędzimy, a tu zaraz trzeba będzie hamować. 52 na godzinę, 51 na godzinę. Nogę z gazu trzeba zdejmować. Ładnie migar włączony. Jeden ci tam nie działa coś. Skąd ty wiesz? No widzę. Michał jest ze mną? O, ale tu kukurydza. Tyle nasypane. Pomału jedziemy. Ciekawe czy da radę. Możecie pociągnąć. Wjechałem. Wysypujemy. Włączyłem. Wszystko już włączyłem. Jedziemy. Zaraz las będzie pełny. Co, już las pełny? Panie, silos pełny już. Co jest do drugiego? Dużo masz procent? 70. Dobra, to jadę, później ubijemy, co nie? Na końcu się ubije. To kończymy tam ten kawałek i będzie
Jedna ładowarka, o, dwie ładowarki są porozstawiane. Nikt porządku nie pilnuje. A pojadę się przejechać tędy. Gdzie przez to pole jedziesz? Nie jadę przez pole. Ładnie, polną drogą, polna chyba. Jakaś taka równiutka. Tyle gałęzi tutaj. Usterka nie urwi. Ot. Chyba się nie urwie, dobrze się trzyma. No super glue przykleiłeś. Tak. No, musimy buraki kiedyś wykopać. Buraki, buraki to są. Trzeba na maszynę zarobić. 30 tysięcy właśnie nie starczy. No trochę mało. 37. Jeszcze raz 10. Z 370 może starczy, co? No nie wiem. Daleko jesteś, żebyśmy się nie spotkali gdzieś na czołówce. Jeszcze 92% dopiero. A jeszcze sypiesz. I znowu ten mały mostek, żeby się nie zarwał, drewniany. To 50 ton to trochę jest. No, może się zarwać. Widzimy sobie tutaj. Już? Już. Kubuci mruga na dachu. Nie wiem, czy się nie zakopią, ciężko sobie. Się kurzy za tobą sucho na polu. Piasek tutaj na pewno. Dobrej ziemi nie ma, mała kukurydza. No, słabo sypie w tym roku. Ciekawe, jak na ziarno. Trzeba zostawić jeden kawałek na ziarno. Do świnek może, jak kupimy. Jak nie, to się sprzeda. Zobacz, jakie tam kolby są. Nie widać, nie ma. Dziki były. Trochę ugniotły. Znowu zostawia takie kawałeczki. Nasz kierowca wspaniały. Żeby tylko teraz w krzaki nie wjechał. Ja po kukurydzy jeżdżę. Teraz, zanim nasypiemy na tę przyczepę, trochę potrwa. Tyle tu zakrętów. Może mi wejdzie na przyczepę. Nie, nie wejdzie bez wejścia. Albo? Zobaczmy, możesz przyjechać. Się przejedziesz przynajmniej. Nie będzie ci się nudzić. A tyle paliwa z pole. Mało palą, oszczędne ciągniki. Muzyka powinna z rada lecieć w tym ciągniku. Głośników tyle, cztery głośniki. Radio jest. Radio jest. Ale nie działa, popsuło się. Na pewno ty tu grzebałeś. No, na pewno ja. W moim ciągniku, taki piękny. O, już nawet ubrudzony w środku. Trzeba odkurzyć. Umyć, odkurzyć. Wypicować, żeby się błyszczał. Do kościoła można jechać. Tak.
Do tego drugiego Sila starcza coś dokosić. Chyba starczy może. Trochę musi być. Się ubije. Zakiśnie chyba, co? Powinno. Przyjeść, bo mi nie wejdzie na przyczepę. Już pół przyczepy jest. Zara będzie ciemno, 19 już, po 19. Cześć, spajza. No, skosimy, umyjemy maszyny. Myjkę trzeba będzie jeszcze kupić, chyba że gdzieś stoi na farmie jakaś. Bo stałą wyjdzie, się umyję. Wykąpię się. Ciujniczek. Łono mości się nie zmieści. Nie słyszałem tego, co nie? Nie. Podbierasz się, powiół. No. Ile masz? 73%. 4. 74. Zwolnij, zwolnij. Widzę, jak dobra, ciekniesz. W lusterkach wszystko widzę. Nic nie widziałeś. Widziałem. Chyba nikt z tyłu nie jedzie za mną. O, w lusterkę wszystko widać. Wystarczy patrzeć w lusterkę. Gdzie się po tych krzakach jeździsz? Gdzie po krzakach? Nigdzie w krzakach nie byłem. Nie jeżdżę po nich. O, akurat na raz zabierze. Wyłącz awaryjne, bo się spalą jeszcze żarówki. Oj. Nie trąb na mnie. Możesz podjeżdżać, podjeżdżaj, bo jest 98. Prawie. Z boku dalej, podjeżdżaj, 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 panie. Ale sięgnie, co chce za krótką rolę tu? Sięgnie. Nie, nie sięgnął. O, widać. Olama, nie kierowca. Ty tak daleko jechałeś. Blisko jechałem. No właśnie widzę, że już header tu pogięty jest. Tak. Zaraz przybiegniemy do sieczkarni. Poczekasz chwilę, co nie? Pomyślę. Widzę, jak tu już jechałeś. Krzaki zahaczyłeś. Nic nie odwalę. No szczęście. Drogie maszyny. Pomału w zakręty trzeba wejść. Ojdź. Pojedziemy znowu inną drogą. Jak tu gdzieś była droga? To będzie prostsza może trochę. Na gałęzi tyle. O, w kabinie pełno. O, szyby uderzały. Nie wybij.
Trzeba będzie ściąć kilka drzew. Przeszkadza. Ślerwa, co tu mieszczę? Tyle gałęzi. Ciężarówka nasza stoi. Teraz muszę na ciebie czekać. No poczekaj chwilę, już jestem prawie na bagażowni. Wysypiej. Za chwilę poczekasz. Poczniesz sobie. Nikt tu ostatnio nie jeździ. Nikogo nie widać. Wszyscy już śpią. Nie jest tak późno. Stawimy nasz ciągnik na bok. Zmieści się. Teraz muszę biegnąć. Biegnij. Wyjdź z tego do czwora. To ze sieczkarni wsiądę. Albo dobra, do sieczkarni wsiądę. Czary Mary nikt nie widział. A szybki jest. No widzisz. Dalej. Żebym przydusiło. O, weszła na obroty. Powoli, powoli. Nie możesz zdążyć? Zobacz, na szybciej niż trafi się rozpędza. Masz co robić z tym. No jak jeździsz? No gdzie? Uważaj, uważaj, bo cię... Gdzie wychodzi? No gdzie jeździsz? Nie widzisz? Dziura mi wkłada, teraz robi. Trzeba uważnie jeździć, a nie jedziesz. Header na header, nie patrzysz. Ty jakoś krzywo jedziesz. Ja prosto jechałem. Tak mi się zdaje. Się trzy kawałki zostały. Dużo masz na przyczepie? 27%. O, spokojnie wejdzie. Nie uciekaj tak. Łapie ładnie. Wszystko zapałem. No gdzie jedzie? Aha, bo to jest tą stronę. Widzisz, nie pomyślałeś. Ale wpadł w kukurydzę. Wszystko, tak? Tak. Jak się rozpędzę, to zobaczysz. Pa, już cię bierę. Tak szybko po polu jeździć. Koguty włączamy. Jedziemy na farmę, do bagażowni czy na farmę. No jak jeździsz, widziałem wszystko. Nic nie widziałem. Ciekawe, czy ja się tu zmieszczę. Na styki. Gdzie tak szybko, pomału, poczekaj za mną, bo się zgubię jeszcze. Jedź prosto cały czas. A zakręty to co? Zaraz cię zgubię, zobacz. O coś zahaczy zaraz. Jak szybko jedziesz. Nie wykręcę teraz. Jak ty tu jechałeś? Slalomem. Oj to. Pachołki ci postawić, możesz jeździć.
Wysypuj, odstaw na bok. Tam koło mojego New Hollanda. Wow. Taki zakręt ostry. Osiemnaście procent w silosie. Ubijaj, zaraz ci pomogę. Tylko wjadę, zaparkuję się czekarnią. Nogami poubijam. Dużo ci da. Zaparkuję ładnie. O. W ogóle tam mam mojego dojcza, nie? Ładnie stoi. Idziemy po Fedromę. Którą. Którą ubijasz? Tą dużą, małą? Takie same są. No ale pryzmy. A, tą dużą. No to razem poubijemy. Razem raźniej. Odpalamy nasz Fedromę. Czy to koparka, ładowarka, nie wiem. Kopie się, nie ma siły. Uważaj, wierzę. No tyle wiem. Się kopie. Ciężko ma ubić. Nie zjeżdża, bo nie wiedziesz. Ja nie siadę. To ładnie do tyłu. Byś koguta włączył. Tu się pracuje. Po co? Zaraz ubita będzie. Jeszcze trzeba trochę ubić. Kto tam potem będzie sypał do zbiorników? Na biogaz. Już ubita? Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Przykrywanie folią. O, jak ładnie przykryta. Folia się świeci. Dziury tam nie narobiłeś? Chyba nie. Nie biegałem dużo. Wszystko widzę, co ty tu robisz. Jak jeździsz w ładowareczku. Jak ty jeździsz? Dobrze ubijam. Wszędzie dokładnie trzeba ubić. Przykrywamy? Czy jeszcze chwilę? Do końca dojadę. Tu stań koło się czkarni, ładnie będzie. No to jeszcze z powrotem. To jedziemy. Byś przejechał jeszcze do tyłu, by się lepiej dobiło. Oj. Ładnie przykryjemy. O, ładnie przykryte. Pięknie. Jaki ładny zestaw. To co, kończymy? Kończymy. To łapkujcie filmik, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie nasz kanał. My się z wami żegnamy. Cześć. Cześć.